Druk numer 517 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego wydatków z Dzieci Czerwonej na rok 2014. Prosił pana przewodniczącego pana Kasznika o zreferowanie. Komisja rewizyjna na swoim posiedzeniu 9 stycznia 2015 roku zawodzała się z projektem uchwały Zarządu Wielkiej Kwestii Polski Czerwonej w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego wydatków Dzieci Czerwonej na rok 2014 w kwocie 34 tysiące złotych. Komisja nie dopatrzyła się w przedłożonym planie wydatków uczuć formalnych i merytorycznych. Podczas głosowania jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała. Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu jej posiedzenia. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd Inwestycji Polityczny projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego wydatku Rady Inwestycji Polityczny na rok 2014. I rekomenduję do Rady Dzielnicy Trzeciej do uchwalenia na takim Rady 14 stycznia 2014 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze państwu dodać, mieliśmy termin wcześniej mniej więcej zaproponowany na tego 21 na wtorek, ale ze względu właśnie na ten plan rzeczowo-finansowy, ze względu na to, że budżet miasta został przyjęty w grudniu, musieliśmy w ciągu 14 dni roboczych zwołać sesję. Na tej sesji właśnie przyjął ten plan rzeczowo-finansowy. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Czy są zainteresowani za poparciem druku numer 517? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.